Z racji tego, że ten fragment poleci również pewnie na YouTube'a, możecie napisać siema YouTube. I teraz na szybko ogłoszenia parafialne. Na YouTubie klikniemy sobie elevatorek na Magusiu. Z racji tego, że mamy tutaj najwyższy level generalnie ze wszystkich naszych postaci i pewnie zajdziemy tutaj najdalej, to ja zacznę klikanie elevatora właśnie od tej postaci. Zobaczymy, co się w elevatorze zmieniło. Obstawiam, że pewnie nie za wiele od ostatniej edycji, ale zobaczymy. Natomiast tak, szybkie ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, od dzisiaj na stronie home.syfygame.net jest promocja na grzybki 20%, będzie trwała do niedzieli. Polecam, jeżeli ktoś planuje kupować jakieś grzyby na elevator właśnie, czy ogólnie skorzystać z promki, macie wszystko na banerku nad czatem. Polecam używać kodu neutral, polecam wysyłać do mnie screeny, jak używacie kodu neutral do giveawaya. Giveaway będzie rozstrzygnięty jutro na starcie serwera. Jutro na streamku będziemy rozstrzygać tego giveawaya, którego ogłosiłem tydzień temu w piątek. No i już kolejne screeny będą lecieć do giveawaya na marzec, bo giveawaye są co miesiąc. No i kolejna sprawa, mam oczywiście nadzieję, że rozesłaliście kodzik na elevator po swoich gildiach, znajomych, wszędzie, gdzie tylko się da. Już wam pokazuję, jak go użyć. Tutaj macie plusik obok waszych grzybków, klikacie go, zjeżdżacie sobie na dół, macie kupon bonusowy, wpisujecie neutral myślnik 9C2N, klikacie daj mi bonus. A, chyba najpierw dokładnie, najpierw musimy wejść do elevatora. No, jeżeli chodzi o elevator, co my tu mamy napisane, chyba nie będziemy tego czytać. Mamy 11 dni, 500 poziomów. Co 24 godziny, czyli codziennie o północy elevator się cofa o 20 poziomów. No tu jakby wszystko działa tak jak wcześniej. Cyk. No i teraz jeszcze raz możemy go użyć. Cyk. Kupon pomyślnie wprowadzony. I mamy 100 klepsydr, nieśmiertelkę oraz karty klucze. To możemy od razu użyć, to możemy sprzedać. Dobra, i lecimy, widzowie. Lecimy, nie ma co czekać. Zobaczymy, jak daleko uda nam się w tym elevatorze zajść. Elevator jest to event gildyjny, cała gildia pracuje na ostateczną pozycję. Bardzo przyjemny event, fajny. Polecam używać karty klucze regularnie, żeby po prostu jak najwięcej przeciwników pokonać. No ale nie jest to nic wow, nie jest to nic niesamowitego, bo po prostu klikamy enter. Po prostu klikamy enter i tyle. Dobra, lecimy. Na początku nie używamy żadnych boostów, nie ma to sensu. Dopiero potem będę się zastanawiał, żeby jeszcze dalej w tym elevatorze pocisnąć. Postaramy się na tym Magusiu dojść oczywiście jak najdalej, wiadomo. Ciastek nie, na tym koncie ciastek nie. O ciastkach pomyślę może na S40. Zazwyczaj tam klikam na ciastkach, zobaczymy. Nawet staremu wysłałem kod, a on odpisał, że mnie całkiem pojebało. Oho, to podobna reakcja jak mojego na moją łysinę. Ciekawe. Ale fajnie. No, z elevatora dostajemy ogólnie bardzo dużo grzybów, bardzo dużo kryształów do kowala, dużo jedzonek. No generalnie bardzo przyjemny event, nie? Bardzo przyjemny event, bardzo... No taki dla graczy free to play wydaje mi się, że najlepszy, szczerze mówiąc. No i nie trzeba też wiele, nie? Jedyne co trzeba pamiętać, zobaczcie, jedna karta klucz nam się resetuje, w sensie odnawia, może nie resetuje, tylko odnawia co pół godzinki, więc należy te karty klucze regularnie zużywać, jeżeli ktoś nie wydaje oczywiście grzybków na to. Jedzonka tak, jedzonka do pupili, no nie? Więc musicie pamiętać, żeby po prostu zużywać sobie to na bieżąco. No i jakby nie pozostawać w tyle, nie? Dostałem jeszcze raz kod i znów 15 kluczy. No i git. Może zrobili tak, że jeżeli ktoś użył na początku, to może użyć jeszcze raz. Poczekajcie, sprawdzę, czy jest jakieś info. Nie, na razie nie ma. Na razie jest tylko o tym, że myślą, jak to naprawić. Co kod daje twój teraz? 25 kart kluczy, nieśmiertelkę i 100 klepsydr. Czy na W50 będzie top 1, ale top 1 gildyjne, czy top 1... moje osobiste tutaj w tym rankingu żetonów. W elevatorze to nie, raczej top 2. Raczej top 2, no bo tutaj crit happens. Oni są na razie na 6 pozycji, ale no tutaj crit happens, zdecydowana przewaga nad nami. Tu w ogóle nie mamy do nich podjazdu raczej.
No, oprócz tego, że każdy przeciwnik nam daje jakieś nagrody, zdobywamy te piekielne żetony, mamy ranking gildyjny, kto ma najwięcej żetonów, mamy tutaj ranking, w sensie gildyjny, no, graczy z gildii, mamy ranking taki ogólny gildyjny, ile w sumie cała gildia zebrała żetonów. Tu mamy nagrody oczywiście za poszczególne miejsce jako gildia. Z tego dostajemy tło, złote, srebrne i brązowe, bo też dużo osób pyta, jak to tło zdobyć. No ale nie ma tutaj nic skomplikowanego. Tu jeszcze te nagrody, kampania kolekcji piekielnych żetonów, tu też możemy odbierać. Nie ma tu nic skomplikowanego, po prostu klikamy, zużywamy karty klucze, zdobywamy nagrody. Nie ma na to jakichś specjalnych taktyk, ani nie wiadomo czego. Zresztą ja już nagrywałem taki odcinek Wszystko o Elevatorze, gdzie zawarłem chyba wszystkie możliwe informacje, jakie mogłem wam przekazać. No i tyle, nie? Można Onion, jak widzisz ja już klikam. Dziku, dużo osób miało taki problem z tym, że cofnęło karty klucze z kodu. Póki co twórcy myślą, jak to rozwiązać, żeby było sprawiedliwie. Więc zobaczymy. A, no i jeszcze co 50 pięter się pojawia taka jakby graficzka. No ale to w zasadzie nic ciekawego, nie? To taki po prostu przerywnik w klikaniu. Są taktyki? Znaczy tak, taktyki generalnie są. Zobaczcie. Tutaj na przykład dostaliśmy Elevator Strategy. No i mamy napisane, do jakiego poziomu przejść w konkretnym dniu, czyli dzień pierwszy to jest 139, potem 183 i tak dalej, i tak dalej. Po co to jest? Jest to po to, że tutaj mamy tą kampanię kolekcji piekielnych żetonów i ta kampania ma jakiś tam dzienny limit. I żeby po prostu zmaksymalizować zysk z tej kampanii, to ludzie w gildii powinni trzymać się właśnie tych pułapów. Na danym poziomie, no, przestać klikać po prostu i kolejnego dnia klikać dalej, żeby dalej robić tą kampanię. A dopiero później jakby już cisnąć na maksa, żeby, no wiadomo, być tutaj jak najwyżej w tym rankingu. Natomiast ciężko skoordynować to tak, żeby 50 osób dokładnie się zatrzymało na danym levelu, na danym stage'u powiedzmy i tak dalej. Więc ja na przykład się tego w ogóle nie ten... No nie słucham, tylko klikam swoje, nie? Zresztą... Jeżeli o mnie chodzi, no to ja wam chcę pokazać, jak daleko zajdę tym magiem w tej edycji i tak dalej, więc jakby... No ja się tego nie słucham, po prostu. A, no i oczywiście jeszcze na SF Toolsie, SF Toolsa możecie kojarzyć, jest to ta stronka, gdzie sprawdzamy procenty na lochy. Nice zespołowy gracz, ale to dla was widzowie, to dla was, żeby wam pokazać. Na SF Toolsie, na stronie głównej SF Toolsa, macie coś takiego jak symulator windy piekieł, symulator Elevatora. I tam sobie możecie sprawdzić, jakie macie procenty na kolejnego przeciwnika w Elevatorze, jeżeli na czymś się blokujecie. I sprawdzacie to dokładnie w ten sam sposób. Link, mogę wam wysłać link na czacie. Proszę bardzo. Sprawdzacie to dokładnie w ten sam sposób, co procenty na lochy. Więc no, to też jest jakby przydatne dla wielu osób. Pokaż jeszcze raz tego maila. Którego maila? A, że tego tutaj? Proszę bardzo. Jaki jest motyw Elevatora teraz? Wiesz co? Ten motyw się ustawia automatycznie na taki, jaki jest aktualnie w grze. I chyba teraz jest po prostu motyw przemoc. Jak się nie mylę. Mogę się mylić, ale chyba... Chyba tak. Ja te skrzyneczki bym, Rebelius, na twoim miejscu... Sianko Felipso. Na twoim miejscu bym odbierał od razu, wiesz? Przemoc, no. Jak połączyć konto Shakesa z Twitchem, bo coś mi nie działa? Wchodzisz w lewy dolny róg, masz opcję, to takie kółeczko zębate, jak masz odpalonego Shakesa. Wchodzisz sobie w zakładkę konto Shakes and Fidget, zjeżdżasz na dół i masz dropy na Twitchu. I tutaj będziesz miał połącz z platformą Twitch, czy coś takiego. Ja mam odłącz, no bo już mam połączone, nie? Logiczne. Jakbyś miał zostawić jedną postać, to jaką byś zostawił? Albo tego maga, na którym teraz klikamy, albo nekromantę na EU8. Cianko Jakubim, witam. A zabójca? A zabójcy raczej nie. Dobra, mamy już 300. Herald się pytał, czy zrobiłem kiedyś 500 w Elevatorze. Nie, nigdy. Żeby zamknąć cały Elevator, to musisz mieć 700 level i w chuj mocne statystyki, więc... No tylko nielicznym się to udaje.
Nachteule zrobił, dokładnie. Ja kiedyś nagrywałem w ogóle i chyba to było swoją drogą właśnie o Nachteule, filmik. Nagrywałem właśnie o jednym ziomeczku, który cały ten Hellevator zrobił. A dokładnie jego pierwszą edycję. Teraz już troszkę więcej osób ma na tyle silne postacie, żeby zrobić cały ten Hellevator. Ale no, rozumieć. Viper też? Okej, Viper też. Cianko Kubusina, witam. Dobra, które mamy piętro? 334, okej. Na gildii piszą, że dropy dochodzą z opóźnieniem, może tak być. No teraz jest dużo osób w gierce, gierka jest przeciążona, trochę laguje. Więc no, nic dziwnego. Cianko Flomix. No my tu już powoli zaczynamy mieć problemy. Jaką my mamy w ogóle runę w broni? Bo tutaj zobaczcie, że przeciwnicy mają też odporności na niektóre żywioły. My mamy błyskawice, okej. A co to jest za ziomek? To jest wojownik, dobra. No jeszcze trochę... Można, Dafik, można. Jeszcze trochę poklikamy bez żadnych boostów. Ale zaraz się tu zaczniemy w boosty zaopatrywać, że tak powiem. No jest, Jurik jest mocny, Jurik w ogóle w kurwę grzyba kupuje. Ostatnio jakiegoś screena widziałem po czarnym piątku, to chyba Jurik na W1 miał załadowane 40 koła grzybów czy coś takiego. Mimo że to jest postać, która ma tam który level? 650. Także no Jurik jest mocnym zawodnikiem, to prawda. Dziękuję ci pięknie, Artur. Dziękuję za polecenie mojego kodziku. Na Twitchu Lawiński, przepraszam. Na czacie moim ci powinna wyskoczyć takie powiadomienie, powinno wyskoczyć, że będziesz mógł odebrać no po prostu drop, który dostałeś, nie? Powiem więcej, na nekromancie, którym gra na starym serwie, miał załadowane ponad 200 koła grzyba. No właśnie. No widocznie nekromanta mu się spodobał. Na to wygląda. Sianko Mikis. Jeszcze nie wiadomo, czy oddadzą kodziki. Będę wam mówił jak coś, ale na razie nie ma żadnego info. Dobra, mamy 351. Jak on kurwa na 0,01% Herkulesa klikał? No właśnie. Czy dużo masz już kodów na losowanko z EU10? Chodzi ci o giveaway'a w lutym? W tym momencie mam chyba około 350 osób w Excelu zapisanych. Plus minus. Mogę sprawdzić. 355, no. Do której streamek? Nie wiem. Pewnie jakoś 19, 20, coś takiego. Trzymaj się, Diablo Fire, trzymaj się. A będą wyniki na Discordzie? Będą, tak. Ja zawsze daję też pinga na Discordzie, no. Także na spokojnie. Jungle dropy podobno dochodzą z opóźnieniem, więc... O dobra, tu nam jeszcze padło. O której jutro start streama? Pewnie też jakoś 15:30. Wykrzyknik DC Zetti. Szaman to nie jest żadna moja składanka, tylko to jest song request, czyli po prostu ludzie swoje nutki jakieś tam, może już zaczniemy w ogóle kupować te jedzonka, w sensie boosty. Ludzie po prostu wrzucają jakieś nutki do song requesta i to leci na streamie. Jak jesteś subem albo VIP-em, to możesz to robić, ewentualnie za punkty kanału też można. W ogóle, widzowie, mamy tu ponad 800 osób. Czy ma ktoś wolnego Prime'ika? Na Twitchu nie użył nigdzie i może użyć u mnie? Dajcie Prime'ika. Nie bądźcie tacy. Czy uzbierałeś już na twierdzę 18 na EU8? Nie. Znaczy nie wiem, ale chyba nie. Dobra, najbardziej się opłaca kupować albo te piwka, albo tego kryta, co miałem wcześniej. Z boostów. O, proszę bardzo. I mamy Prime'ika. Sianko Fiokier.
Ten ziomek ma w ogóle dobra, on nam padł. Musimy pamiętać, że mamy błyskawice, więc jak nam nie będzie chciał padać długo na błyskawice, nikt, to wtedy musimy zmienić runkę w broń. Czy jesteś z Sombejem w gildii? Ale w jakiej gildii, Krzychu? Na którym serwerze? Tutaj? Nie, tutaj nie. Sombej był w tej gildii, co ja jestem, ale wyszedł do Crit Happens. Dobra, tu jeszcze mamy ogień, ale powiem wam, że ciężko już to idzie. Może w ogóle sobie zaraz sprawdzimy procenty na SF Toolsie. To jest kto? To jest wojownik i tu mamy błyskawice. Dobra, może ja zmienię. Do 400 dam radę? Oj, nie wiem. Dobra, czy my mamy tutaj jakąś inną runkę 60? Zimno. Możemy wziąć zimno. Janko, ktoś lepszy od ciebie, witam. Mamona, masz 60? Kliknąłem i nie przyznało nic? Dobra, już ci daję ręcznie rolę w takim razie. Dobra, tu mamy ogień, my teraz mamy co? Teraz mamy zimno. Okej, możemy jeszcze dokupić. O, to są w ogóle... Też mamy premię do ciosów krytycznych, ale to jest złote, więc to jest jeszcze lepsze. Może siądzie. Nie pamiętam, kurczę, na którym piętrze byłem podczas poprzedniej edycji, nie? Totalnie nie pamiętam. Ale no jak widzimy, oprócz tego, że się tam pewnie jakieś grafiki zmieniły i tak dalej w Elevatorze, to się chyba nic innego nie zmieniło. Z tego co widzę. Wszystko działa tak samo jak w tej edycji listopadowej, jak dobrze pamiętam. Cianko, Olivier. Woda, zobacz. Właśnie nie mam woda z ostatniej edycji Elevatora. Przez to, że ostatnia edycja Elevatora startowała razem z EU8, to ja się skupiłem głównie na EU8. Z Elevatora wtedy nic nie wpadało na kanał, niestety. Cianko, Miechu. Dobra, mamy piwko. Musimy znowu zmienić sobie runkę. No i widzicie, teraz jest taka zabawa po prostu. Kupujemy boosty, zmieniamy runki w broni, żeby były pod konkretnego przeciwnika. Tylko pytanie brzmi, cześć Misiek, pytanie brzmi, czy jest sens tyle grzybów wydawać i tak tryhardować? No bo to już naprawdę ciężko idzie. Sianko, Koksu. Co w sytuacji, jak użyłem twój kod chwilę po otwarciu Elevatora? Dostałem te bonusy, nagle wywaliło mi grę, wchodzę z powrotem i nie mam tych bonusowych etykietów, tylko 15 na 15, a drugi raz kodu nie mogę wpisać na koncie. Giovanni, póki co myślą, jak rozwiązać taką sytuację. Poszło oficjalne info, że zastanawiają się, jak zrekompensować wam to, że tak się wydarzyło po prostu. Jak coś będzie, to ja regularnie sprawdzam. Jak dojdą do jakiegoś rozwiązania, to wam powiem. Ale na razie nic nie ma z tego, co widzę. Dobra, trochę nam poszło, teraz mamy tak, zimno. No tego by dobrze było ubić, dlatego że tutaj mamy, zobaczcie, nie dość, że jedzonka, to jeszcze kryształy. Zobaczcie w ogóle, ile jedzonek z tego leci. Ja tutaj już byłem blisko zera. Widzicie? Już nie mówię tutaj o krysztale u kowala, no wy kryształu nie widzicie, bo banerek zasłania. Ale no wszystkiego leci dużo. Wszystkiego leci dużo, więc fajny evencik. Ten już na dupce enterem. To tylko na Magusiu, Koksu. Bo chcę zobaczyć, ile nam się uda maksymalnie zrobić na Magusiu. Sto razy lepiej zrobić 20 mniej pięte i robić codziennie 20 na żarciu, 10 plus... 10% plus nagrody. Ja wiem i Inflagranti. Wiem, że tak lepiej robić. Natomiast mówię, na Magusiu chcę dobić do swojego maksa. Dobra, czekajcie, sprawdzimy procenty. Żeby już tu nie klikać na pałę, bo i tak mocno docisnęliśmy. Kurczę, mamy tak. Według SF Toolsa na tego mamy 0,08%. Ale potem mamy 0,80, 75. No generalnie na 3,73 mamy not possible.
i to jest znowu Wojownik. Jakbyśmy tego przeklikali, to byśmy jeszcze dobili, no mówię, do 373. Na luzie. Ale czekajcie, bo tutaj ten ziomek ma niby żywioł, że to jest mróz, w sensie zimno, a ten ma błyskawice. Ciekawe. Dlatego ci mówię, że nie jest aktualne. Dobra, poklikamy jeszcze trochę. Powiedzmy 400 grzybków jeszcze. 400 grzybków na niego. Siądzie to siądzie. O. Koleżanki, zaczynają się hulanki. Ja pierdolę, na nagraniu na wodzie, który będzie na YouTubie, nie ma song requesta puszczonego. Ludzie z YouTuba pomyślą, że debil jebany. Tragedia. Generalnie na SF Toolsie ci się ustawia aktualny motyw z automatu. Nie, Sarge Boy. Musisz za każdym razem nowy plik har robić. Niestety. A najlepiej to się po prostu logować. I wtedy o wiele szybciej aktualizujesz wszystko. Kurde, no za tego ziomka mamy same te. Samego Golda. Witam cię, Pawlo, witam serdecznie. Bo nie wiem, czy jest sens dalej klikać. Bo tu już bardzo dużo grzybów idzie. Sianko Rice. No. No dobra, to powiedzmy, że 366. To taki maksik. Już wymieniając runki w broni, kupując boosty. Coś koło tego. Nieźle. Szybka matematyka. Ile nam jeszcze zostaje do końca? 134. Dobrze policzyłem? Czy się skompromitowałem jak zwykle? Jest to jakiś kok z matematyki? Dobrze, no. No to nie tak źle. Nie mamy tu jeszcze nie wiadomo jak mocnych statystyk, więc... Not bad. 60, prawie 7 koła punktów. Jeszcze z 5 lat i może się uda dobić do tej 500-ki bez kitu. No, spoko. No początek, zobaczymy jak to będzie dalej szło. Natomiast no, topowe gildie zazwyczaj właśnie stosują tą strategię. Więc zazwyczaj takie gildie, które są w rankingu właśnie top 1, 2, 3 i tak dalej są niżej w pierwsze dni. A potem dopiero wychodzą na prowadzenie. Tutaj mowa o Crit Happens, pewnie my. No ja się nie posłuchałem, ale ja to ja. Ale no mówię tak generalnie, nie? Czy ten Mac to twoja najmocniejsza postać? Tak, to jest moja najmocniejsza postać, dokładnie.